Halo, witajcie, tu znowu Ryfek, witam was w kolejnym odcinku z Terrarii, czy to wszystko jest ładnie, czy sobie tylko tutaj jakieś okienko gdzieś indziej walne. Dobra, wszystko powinno być git. My sobie do gry wracamy. No i tak, przed tym odcinkiem, przed nagrywaniem tego odcinka, poszerzyłem trochę tą platformę. Ona się zaczyna w tym miejscu, a kończy się tutaj. Ona nadal nie jest jakaś specjalnie długa. Zdaję sobie z tego sprawę. Możliwe, że ona nadal będzie zbyt krótka, żeby sobie bez problemu poradzić z Wall of Flashem. No sam nie wiem, jak to wyjdzie. Najpierw to w ogóle zostaje wszystkie te śmieci do zrobienia tej platformy i rozwalania tych domków, bo tego mam masę. Te głupoty to ja sprzedam, bo i tak z nich nie będę korzystał. Nawet za nie nic nie dostanę, także nie mam po co sprzedać. Jeden guide voodoo doll mi wleciał, tylko jeden, to jest trochę słabe. Ale no mimo wszystko zawsze lepsze to jedno niż żadne, bym musiał sobie jeszcze farmić na odcinku, albo no, dużo by mi czasu zajęło, zanim bym mógł nagrywać. Uzupełniłem sobie te butelki puste wodą, będę sobie mógł robić teraz miksturki. Tak naprawdę jedyna miksturka, którą mogę zrobić i która mnie interesuje, to jest miksturka regeneracji. Ona się nam przyda na walkę, przyda nam się jedna miksturka szybkości, przyda nam się miksturka o 20% zwiększone obrażenia od strzał. I to chyba wszystko. Bo nie widzę, żeby tutaj były jakieś miksturki inne ciekawe. Chyba, że jeszcze jedną miksturkę mogę zrobić, a to chyba potrzebuję Iron Ora, którego mam 3. Jeden tylko mi chyba potrzeba. Nie wiem, czy to tak było, czy tak. Mogę, super. Mogę zrobić Iron Skin Potion. To jest chyba najlepsza miksturka, na której mi teraz zależało. Będziemy sobie mogli zwiększyć defa o 8, a to jest naprawdę całkiem dużo. No i dobra, miksturki mam gotowe. Nie mam gotowej jeszcze amunicji do walki z Wall of Flashem. Mam trochę Hellstone Barów. Kurczę, mam tyle Hellstone Barów, to mógłbym sobie zrobić. A nie mam obsydianu chyba. No nie mam chyba obsydianu, żeby zrobić tego więcej. Mniejsza z tym. Ale mogę sobie zrobić chyba Hellfire Arrows. O właśnie, Hellfire Arrow. Tylko tyle? Słabo. 300, no dobra, lepsze 300 niż nic. A resztę lepszych... Chciałem w lewo pójść, chyba jakiegoś królika rozwaliłem. Resztę lepszych strzał mogę kupić od tego gościa. Unholy Arrow, tak naprawdę nie wiem, czym one się różnią, ale kupię sobie te, bo one całkiem niezłe obrażenia mają bazowe. Tylko jeden mniejszy od tych Hellfire, a od tych Wooden mają no milion razy lepsze obrażenia. Także ich sobie kupię cały stack. No i z taką amunicją to ja mogę iść chyba na walkę z Wall of Flashem, tak mi się wydaje. No jak teraz mi się nie uda, to się wkurzę. Naprawdę, mam nadzieję, że w końcu nam się uda tego Wall of Flasha rozwalić, no. Zostawię tylko te sztabki z Hellfire'a. Hellstone'a znaczy się. I... idziemy na walkę z Wall of Flashem. W ogóle powiem wam, mam nowy fotel i tak mi się dziwnie siedzi, tak mi się dziwnie nagrywam. Mam nadzieję, że mnie wszystko dobrze słychać, bo trochę jestem dalej od biurka. Mega trudno mi ogólnie łapać teraz, trzymać rękę na klawiaturze. Nie jestem przyzwyczajony zupełnie. Muszę jakoś inaczej ułożyć wszystko. I już sądzę, że będę miał problem z klikaniem miksturek leczących. To będzie wkurzające, jeśli nie będę mógł sobie trafić w miksturkę leczącą. Dobra, ale miejmy nadzieję, że tak nie będzie i wszystko pójdzie ładnie i łatwo. A wam przypominam, jak lubicie serię Terrarii, to możecie zostawić łapkę w górę. Mamy sobie teraz po prostu... No biegniemy na początek naszej platformy, areny. No platformy, żadnej areny. Ale no nie wiem, jak to pójdzie, boję się tej walki. Ale no mimo wszystko, ostatnio prawie poszło. Super, ale nie, kurde, nie powinienem z nim walczyć. A nie, powinienem z nim walczyć, jest noc, ja się powinien... Tak, świecę się, dobra. Świecę się, czyli jest noc, czyli możemy z nim walczyć. Mamy zwiększone statystyki. O, kolejny ten. Voodoo doll będzie, gdzie jest myszka? Kurczę, zapomniałem właśnie, ktoś mi dał radę, że mogę sobie myszkę zmienić kolor i tak dalej, żeby ją lepiej widzieć. Ale to wiecie co, zmienimy sobie to po tej walce najwyżej. O, super, mało mi zadał obrażeń. To chwilę będę musiał odczekać najwyżej. A jeszcze prezent jakiś tutaj leży. No, dużo rzeczy powypadało z tych przeciwników, jak ogarniałem przed chwilą te wszystkie, wiecie, domki i tak dalej. Lawa jest tu, także dobra. Spuszczamy w lawę. Laleczkę wudu. Nie mam max zdrowia. Wolę chwilę zaczekać sobie mimo wszystko. Uważać, żebym nie otrzymał żadnych obrażeń. No dobra, za momencik będziemy mieć max zdrowia już. Ja się zajmę tylko tym glutkiem. Muszę pamiętać, że nie mam lawa charma, czyli powinienem unikać tej lawy mimo wszystko teraz. No i dobra, lecim. Spadaj mi stąd. Dobra. Już nawalamy Wall of Flasha. B, wszystkie miksturki.
I nie mam tej głupiej miksturki teraz grawitacji, która mnie dosyć utrudniała życie ostatnio. Nadal, no mam problemy mega, żeby zobaczyć tę myszkę. Nie ma problemu z lokalizacją myszki, gdy mam broń, która wiecie, strzela po prostu tam, gdzie ja celuję, ale no ten łuk jest mega niecelny i on strzela zupełnie inaczej. Dlatego jest problem zawsze z lokalizacją tej myszki mimo wszystko. Ale jak będę trzymał w tym jednym miejscu, sądzę, że będę i tak trafiał całkiem nieźle. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie ten Wall of Flesh jest. On strasznie wolno na razie się porusza, ale to dobrze. Właśnie mi powiedzieliście, że on różni się tylko i wyłącznie tym na ekspercie, że się szybciej porusza na sam koniec. Jak ma mało zdrowia. 3 razy szybciej nawet. Ojej, no mam nadzieję, że to jakoś wyjdzie. No i wszystko trochę się boję tej walki. Pół zdrowia już mu prawie zleciało, także całkiem nieźle. O, zmieniałem się strzał teraz. Ojej, one nie lecą... Tak jak mi się wydawało, że będą lecieć. Ale obrażenia całkiem spore robią. Bardzo trudno je zauważyć, te strzały ogólnie, te fioletowe. Ale jak na razie idzie dobrze z punktu widzenia mojego zdrowia. Bo mi prawie nic nie zadał obrażeń, ale zaraz się mi skończy arena, a to jest bardzo niefajne. Nie, arena tylko... Skończy mi się platforma moja. Zbliżamy tak już do końcówki tej platformy, ale on się zbliża do końcówki zdrowia. Jak na razie idzie bardzo, bardzo ładnie, naprawdę. 3000 zdrowia mu zostało z 11200. 2600. Już niedługo, naprawdę. Jeszcze trochę i padnie. Ale platforma już się kończy, naprawdę. Ja platformy już nie mam prawie nic więcej. 1000 coś zdrowia. Proszę, 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 niech już teraz zaraz padnie. Ja nie chcę z nim walczyć poza platformą. No i koniec platformy. Tego się bałem. No! Dobra, 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 dobra. Jest! Jest! O, ledwo co. O, masakra, ledwo co. Nie mogłem trafić dobrze w ten. Nie mogłem trafić dobrze w tą szczelinę, która była pusta. O, masakra. I serio, ja rozumiem, że niektórzy mówią, że kurczę, nie gram jakoś najlepiej. Ale uwierzcie mi, że podczas komentowania zupełnie się człowiek rozprasza i myśli o komentowaniu zamiast o nagraniu dobrym. Także naprawdę, weźcie to pod uwagę przy każdym youtuberze też, jak ja kiedyś oglądałem niektórych youtuberów, mówię, boże, jak oni grali jak gówno. Treasure Bug, co tutaj mamy? Pwnhammer, który leci zawsze, mamy Demon Heart, który możemy zjeść i nam zwiększa liczbę akcesoriów o 1, co jest prześwietną rzeczą, naprawdę genialną. Fajną nawet broń mamy zasięgową. I sobie teraz możemy założyć jeszcze Worm Scarfa na zawsze, na stałe będziemy mieć o jedno akcesorium więcej. Pwnhammer oczywiście leci zamiast naszego Iron Hammera, bo jest milion razy lepszy. Nam na długo, długo naprawdę starczy. Guide kolejny przyszedł. I tu jest jedna nowa rzecz, to jest z modu Piece of Flesh. Dzięki temu będziemy mogli robić jakąś zbroję z Fleshu, tak? Z tego... Flesh Wings, what? Solo Fly tylko potrzebuje. To wcale nie jest trudne do zdobycia. Z tym łukiem szczególnie, Helming Bow jest świetny na zabicie Wyvern. Prawda, ona ma mega dużo zdrowia, ale może nam się uda, nie wiem. Zwiększone obrażenia minionów to jest... O, to jest ciekawe, to jest zbroja dla Summonera. Ej, fajnie nawet. Ale te Flash Wingsy, ja muszę mieć te Flash Wingsy. 20 Solo Flight, to wcale nie jest trudne do zdobycia, naprawdę. Ja zaraz biorę miksturkę grawitacji i lecimy normalnie na... Wyspy latające. Tylko ja będę na to potrzebował mieć zwykłe strzały, bo zwykłe strzały... W tym łuku są penetrujące. Te inne strzały niestety penetrujące nie są, także potrzebuję tych najzwyczajniejszych strzał. Masę kasy też dostałem sobie. Nie wiem te. Trofea sobie będziemy kłaść w domku w NPC-tach, chociaż wiecie co, to jest taki główny pokój z najważniejszym naszym NPC-tem, także jemu będziemy dawać te trofea. Dobra. Wszystko na razie tu zostawmy. Demon Blood jeszcze trochę jakiś poleciał kolejny. Tylko Demon Bloodu całkiem sporo mi leciało. Ile mam już go? 14. Nadal nie jest to dużo. Voodoodle na pewno się przyda. Będę chciał jeszcze zabić parę razy Wall of Flesha, żeby zrobić sobie tą zbroję dla Summonera. To jest bardzo fajnie. Sorcerer Emblem to jest oczywiście akcesorium po prostu must have dla maga. Także je sobie zostawimy na później. Assault Rifle to jest bardzo dobra broń ogólnie. Ona tak strzela 3 razy chyba. A ja nie mam żadnych pocisków, żeby wam zademonstrować. U ciebie kupię pociski? Nie, u ciebie kupię pociski. Gdzie jesteś, gościu? Silver Bullety mogę u ciebie kupować, a tam. To jest świetna broń. Naprawdę, bardzo dobrze bije. Teraz jakbym walczył z Wall of Flashem, to z tą bronią, a nie z łukiem. Ona znacznie lepsza by była na walkę z Wall of Flashem.
Także ją sobie na razie... Ty już wiecie co? Nie, dobra, na razie ją zostawię. Na razie ją zostawię w ekwipunku. Chciałem ją zostawić w skrzynce, ale mi się przypomniało, że lecimy na te wiwerny. Ja muszę mieć skrzydła, czym prędzej. Skrzydła naprawdę bardzo bym chciał. A nie chciałbym kupować tych skrzydeł za jeden platyny, bo jeden platyny to mimo wszystko jest mega dużo. Tylko zanim, jak ja dojdę na latającą wyspę bez miksturki? To jest mi potrzebne najpierw. Mam tu parę mikstur grawitacji, także bezproblemowo sobie możemy wziąć którąś. No i dobra, łuk mamy załadowany tymi zwykłymi strzałami. Gdzie jest najbliższa latająca wyspa? Jest tutaj i mega wysoko. I to jest bardzo dobrze, że jest mega wysoko, bo możliwie jest większa szansa na to, że po prostu się wiwerny nam trafią. Z nich będą lecieć Soul of Flight. I one są nam właśnie potrzebne, żeby zdobyć te skrzydła. Byle jakie skrzydła tak naprawdę są. Do nich potrzebne są Soul of Flight, które lecą właśnie tylko i wyłącznie z wiwern. Do budowy każdych skrzydeł, naprawdę. Tylko że ogólnie wiwerny są silnymi przeciwnikami, z nimi może być problem, no. To nie są harpie, mimo wszystko. Chciałem sobie położyć tutaj gdzieś, no. Harpie to są dosyć proste same z siebie. Nawet na ekspert modzie one nie są jakieś szczególnie trudne, ale mega trudno jest w nie trafić, z tego co ja widzę. Platformę muszę gdzieś położyć. I na platformę mogę położyć Water Candle. Sprawi, że więcej przeciwników będzie nam się pojawiało. Większa szansa na pojawienie się przeciwnika będzie po prostu. O masakra, jak mi normalnie okno lata, tak wieje dzisiaj coś. Nie wiem, czy wy to słyszeliście, ale tak mi normalnie okno walnęło. Ojej. Zanim ja się uporam z tymi wiwernami, harpiami, tfu. No patrzcie, ile tych harpi nagle się zaczęło pojawiać. Ten Water Candle sprawił, że ich jest tu milion. Ej, naprawdę, no co jest, to jest chore. Za dużo tych harpi jest, halo. Coś się popsuło. Tą magiczną broń sobie powinienem wziąć na nie. Ona jest świetna. Ta nowa magiczna broń. Na średni zasięg taka dobra bardzo się wydaje. Halo, panie Wiverno, proszę do mnie przyjść, ja chcę Soul of Flight, ja chcę moje kochane skrzydła. Wystarczy, że ze dwie Wiverny zabijemy i sądzę, że te 20 Soul of Flight już będziemy mieć. Tylko, że się muszą, no niestety mędy trafić i... Muszą wyskoczyć i jeszcze musimy sobie z nimi dać radę oczywiście, a to uwierzcie mi, wcale nie będzie łatwe. I wiwerny są naprawdę trudne, mają mega dużo zdrowia, szybko się poruszają, to jest najgorsze, że one są bardzo szybkie. I trudno jest po prostu ich unikać. No i znając życie jako już przeciwnik ekspertowy. Ekspertowy, hardmodowy. Przeciwnik z hardmoda, o jest wiwerna! O ty mendo! Dobra, dobra, idzie nieźle, idzie nieźle. Co się stało? O, przepraszam, myszką wyleciałem za okienko, już wiem, że mi się normalnie komputer sfrizował, abym się wkurzył, jakbym całą walkę z Wall of Flashem musiał powtarzać. Dobra, idzie naprawdę bardzo dobrze, jak na razie. Nie ma żadnego problemu, żebym w ogóle unikał jej. Po prostu dwa razy skaczę i widzicie? Super idzie. Ej, no to kurczę, dwie wiwerny zabijemy i już na skrzydłach. I w ogóle zapomniałem znowu tego, ściągnąć aktualizacji do tego moda, bo wiem, że w aktualizacji już normalnie działa na przykład przepis na Lightning Bootsy, czyli te lepsze wersje tych butów, które my mamy. Buty, które dawałyby nam jeszcze trochę więcej szybkości niż nasze aktualne. 100 punktów obrażeń, ładnie biją, naprawdę. Ile leci? 12, no widzicie, zaledwie 8 nam brakuje. Jak z jednej leci tak za 12, średnio kilkanaście właśnie. Jeszcze jedną wiwernę zabijamy. I mamy skrzydła, ja się jaram strasznie. Skrzydła to jest po prostu pierwsze akcesorium, pierwsza rzecz, którą zawsze chcę zrobić w hard modzie. One są tak przydatne w porównaniu do tych wszystkich butów i tak dalej. No one są mega przydatne, naprawdę. Buty jest często czasem trudno ogarnąć po prostu. I to jest właśnie mój plan na razie, żeby zrobić sobie skrzydła. Później polecimy sobie ogarnąć Demon Altary. Trochę tych Demon Altarów rozwalimy, żeby mieć nowe metale pojawione na świecie, tak się mówi w ogóle, pojawione, nie wiem. Ale wiecie o co mi chodzi oczywiście. Jak rozwalimy Demon Altary tam w korupcji, pojawią nam się nowe metale na świecie. Chcę mieć zbroję z tego pierwszego metalu najlepszego. Nowego, a nie najlepszego, czyli tam nie wiem, może to być Palladium albo jakiś tam inny metal, nie wiem jak się ten drugi nazywa. Zawsze mi się Palladium trafiało.
I wtedy chciałem sobie znowu powalczyć z Wall of Flashem. Oczywiście na razie nie chcę być samunerem, nie chcę tego coś tam... Flash po prostu z tego robi zbroi. Ale z Wall of Flash lecą świetne akcesoria, które nam będą potrzebne. I masę tych akcesoriów właśnie chcę sobie zgarnąć z Wall of Flasha. Super, kolejna wiwerna padła. 8 minimum, proszę, nie wyleci. 14, no dobra, i mamy super. 20 coś z Soul of Flight. Możemy sobie bez problemu teraz zrobić skrzydła, z czego się jaram niezmiernie. Ojej, nie możemy. No nie, nie mówcie mi, że potrzebuję lepszej stacji. Pewnie z lepszego metalu. Zaraz sprawdzimy zresztą sobie. Gdzie jest guide? Guide jest tutaj. Nie mów mi, że muszę lepszej stacji. Mithril Anvil, fuck. No i musimy mieć lepszą stację. Ale dobra, to nie zajmie sąd, że dużo jakiegoś specjalnie czasu. Musimy po prostu teraz pójść do korupcji. To po pierwsze. Gdzie jest korupcja najbliższa? Tu jest jakaś i druga jest... No, tutaj. Ale tam nie mam odkrytych... Demon Altarów. Kurczę, ta z Demon Altarami jest dopiero tutaj. I takich jest tu mało. No ale dobra, pójdziemy tam, mniejsza z tym. Pójdziemy sobie do tej korupcji. Rozwalimy te Demon Altary. Będziemy mieć nowe metale. Znajdziemy pierwszy najlepszy metal. Zrobimy z niego kill off. I z tego drugiego najlepszego metalu będziemy musieli zrobić kowadło. Dopiero na tym kowadle będziemy musieli zrobić skrzydła. Trochę to nam wydłuży mimo wszystko nasz... Trochę to wydłuży nasze czekanie na skrzydła. Ale sądzę, że to nie zajmie mimo wszystko jakoś specjalnie dużo czasu, żeby to wszystko ogarnąć. Problem teraz będzie ogromny na pewno z przeciwnikami. Przeciwnicy na ekspert... Patrzcie jakie są glutki na hardmodzie. Na hardmodzie plus ekspercie. 270 coś obrażeń. Obrażeń. Zdrowia. I masa defa. One są po prostu jeszcze nie do odepchnięcia. No glutki na hardmodzie. Na ekspert modzie. Oczywiście hardmod i ekspert mod to są dwie różne rzeczy. No są tragiczne. One są mega silne, naprawdę. Będzie też problem przy rozwalaniu Demon Altarów, że będzie się pojawiać... O, fuck, tu mamy Hollow. Okej, z lewej strony mamy Hollow. Tu muszę sobie zapamiętać. Hollow to jest ten nowy biom, jeden z dwóch nowych biomów. Znaczy, nowych. Korupcja już była, tylko że teraz korupcja będzie bardziej przerąbana. Nie, żółwie 200 zdrowia zadają. Widzicie? Dżungla na hardmodzie to jest najgorsza rzecz po prostu na świecie. Fuck, ale Hollow mi zabrało moją dżunglę. To mi się nie podoba akurat. Tu jest korupcja, ale tu nie ma Demon Altarów żadnych chyba. Jest tu jeden. Dobra, do tego jednego nawet się opłaca przekopać, mi się tak wydaje. Przekopiemy się do tego jednego Demon Altara. Ojej, pszczoły się przywołały, no. To mędy. Zabiję je tak, trafię je tak. Trafię. Super. Ten jeden Demon Altar rozwalimy za pomocą Pohanamera. Co to było? Coś się zbugowało. I lecimy tam dalej, oczywiście. Ale uważam, że nawet się zatrzymać opłaca dla właśnie jednego. O, jest kobalt! To jest nowy metal. Nigdy nie miałem kobaltu. Zawsze miałem, kurczę, paladium, tak jak wam mówiłem. Naprawdę, nigdy mi się nie trafiło coś innego przy paladium. Zawsze miałem paladium, mithril i takie coś różowe. Chyba. A nie, to coś trzecie miałem. Albo różowe, albo titanium. Dobra, to tutaj miałem różne. Ale zawsze miałem pierwsze paladium, a drugie mithril. No nie miałem nigdy po prostu innego metalu. Z tego co ja tam pamiętam. Także bardzo się cieszę, że teraz mamy inny metal, kobalt. Zastanawiam się, jakie tam specjalne cechy ma zbroja z kobaltu, bo... One się nie tylko różnią, tak jak... Przed hard modem metal czasem możemy mieć albo, nie wiem, tam cynę, albo miedź. Potem możemy mieć coś w stylu tungstena, albo tam, nie wiem, srebra. One się tam różnią tak naprawdę tylko i wyłącznie wyglądem i nazwą oczywiście. No a te zbroje na hard modzie już nie różnią się tylko wyglądem ani nazwą. One się tam różnią wszystkimi statystykami. Różnią się specjalnym efektem, o to mi chodzi. Zbroja z paladium na przykład nas leczyła po otrzymaniu obrażeń. A się zastanawiam, co na przykład robi zbroja z kobaltu. O fuck, to jest ten koruptor, on ma 460 zdrowia, dajcie spokój. Chore gówno, ile on zadaje obrażeń w ogóle? Tyle co nic chyba. Nie wiem, z łopaty ich przywalę, albo... O, ciebie to zabije z tego, nie? Po 5 punktów obrażeń ci więc się w ogóle nie opłaca.
w ogóle z tego korzystać. Dobra, rozwalam jak najwięcej tych altarów. Orichalcium, Titanium, no dobra. Czyli mamy to samo zawsze, co zawsze chyba, nie? A nie, Orichalcium. A może i miałem kiedyś Orichalk? Chyba miałem. Dobra, to nigdy nie wiem, tak to tylko i wyłącznie kobaltu. O Jezu. Dużo ich jest, wiecie co? Ja na razie stąd spadam. Sądzę, że tyle, co rozwaliliśmy, nam wystarczy. Teraz lecimy do kopalni i szukamy tego pierwszego metalu, który nie mam nawet zielonego pojęcia, jak wygląda. Ja zawsze wiedziałem, jak wygląda paladium. To jest takie pomarańczowe coś. Ale nie mam zielonego pojęcia, jak wygląda kobalt. Już tak zastanawiam właśnie. Co to w ogóle może być? Kurde, wiecie co? Spelunker Potion nam się przyda. Bez sensu tak przelatywać i szukać tych metalów. Spelunker Potion powinienem mieć tutaj jakieś. To nagle mam ich 6, kurde, biorę wszystkie. Używamy jednego. No i szukamy nowych metali. Metali, metalów, właśnie nie wiem, jak to się odmienia. To jest skrzynka, o, to jest mimik. To jest na 100% mimik. Albo nie, bo to się świeci na treasure tym. Nie, dobra, to nie jest mimik. Ja tę skrzynkę zawsze tutaj miałem? Nie pamiętam jej, naprawdę. Nie będę używał glutka tutaj, bo chcę widzieć te metale. Wyraźnie, tam jest skrzynka jakaś. Jest, dobra, jest ten nowy metal. Nie wiem, czy to jest kobalt, czy to jest coś innego. Ale wydaje mi się, że to może być kobalt właśnie. Fuck, tu jest masa wody. Nie chcę tej wody spuścić przez ten szyb nasz główny. Postaram się ją ominąć. Po prostu jakby woda mi spłynęła przez szyb, wszystkie moje pochodnie by rozwaliła, a ja nigdy tego nie lubię. Tam jest też kobalt. Kurde, nawet spore te złoża są. Bardzo fajnie. Chyba to jest kobalt, bo jak się okaże, że to jest jakiś inny metal, no to trochę szkoda. Bardzo bym chciał, żeby to był właśnie kobalt. To jest jedyny metal, który możemy teraz rozwalić tym kill-offem naszym. Tak, to jest kobalt, świetnie. A on jest niebieski normalnie. To jest ciekawe. Zielony się wydawał, jak się świecił. A teraz jest niebieski. A bardzo fajnie, niebieski bardzo lubię ten kolor. Chociaż nie no, najbardziej lubię pomarańczowy, nie oszukujmy się. Trochę tego kopania dzisiaj będzie, mimo wszystko. Dzisiaj przez następne odcinki, tak mi się wydaje, że sporo tego kopania będzie. Bo ten kobalt najpierw musimy wydobyć. Jak będziemy mieć kilo z kobaltu, to będziemy musieli wydobyć ten drugi metal najlepszy. Nie wiem, jak on się nazywa. Nie wiem, czy to jest mithril, czy co? No naprawdę, nie wiem. Nie potrafię sobie szczaić. Ten, który my mamy teraz, on jest na tyle głupi, że on jest wolniejszy znacznie od innych kill-offów. I co z tego, że on na przykład rozwala wszystkie te bloczki jednym strzałem? No jak on jest po prostu wolny sam z siebie. Ja nie lubię nigdy wolnych kill-offów używać. Wolałbym mieć słabszy kill-off, ale mega szybki. Dlatego na przykład w późniejszym etapie gry ja zawsze używam tych takich szponów do kopania, a nie używam nigdy kill-offów tych końcowych. Mimo że szpony, no wiecie, szpony są po prostu szybsze. Mają mniejszy zasięg, ale mimo wszystko zawsze wolę ich używać, bo są mega szybkie. On normalnie ma 300 zdrowia z tego, co ja kojarzę. Teraz ma 520. Także no trochę różnicy jest między expert modem a normalnym. Dobra, wiecie co? 63 kobaltu. Sprawdzę, na ile to w ogóle wystarczy zrobienia sztabek. A bardzo ładnie wygląda. Bardzo fajny kolor ma ten kobalt. 21 sztabek, naprawdę dużo. Naginata. Cóż to jest za nowa broń w ogóle? Kobalt Warhammer. Kobalt Staff. Kobaltową różdżkę sobie mogę zrobić? Ale śmieszne. Nigdy nie można było takich rzeczy robić chyba. Dobra, my oczywiście robimy kill-off. Będziemy mogli zgarnąć Orichalcium. O właśnie, to jest Orichal będziemy musieli zgarniać. A nie mitryl na naszym świecie. Oczywiście to idzie do Lamusa. Godly się trafiło. A, to bez sensu. Ja i tak będę chciał to zmienić na coś z większą szybkością. Ruthless. O, super, quick. O to mi chodziło. Quick albo light. Light jest najlepszy. To idzie na sprzedaż tak naprawdę. A nie, to idzie, nie idzie sprzedaż. Materiał to jest właśnie, ktoś mi napisał w komentarzu, że to jest materiał, żebym sprawdzić, co się z tego robi. Night Dusk, ale to jest słabsze od tego, co my mamy. To jest tak po prostu, dobra, zostawię to, jak nam się trafi Bone Pickaxe, będziemy sobie mogli zrobić to coś.
Night Dusk. Nie wiem, co to jest w ogóle, ale będziemy mogli sobie to zrobić, także na razie zostawię ten Molten Pickaxe w, nie wiem, ciekawszych rzeczach. Tu sztabki z kobaltu jeszcze nie zostawię. Jeszcze sprawdzę, co można z nich zrobić ciekawego. To mnie bardzo interesuje. Chyba nic, czego nie widzieliśmy. No, wszystko, co możemy zrobić w tej stacji, możemy zrobić z kobaltu, nic innego. Okej, okay, no dobra, nic ciekawego z kobaltu się nie robi. Nic nie mogę zrobić, prawda? Facebait mogę zrobić, ale facebait mogę zrobić wcześniej. Nic nie mogę zrobić z 6 sztabek, niestety. Dobra, sobie je zostawmy. Ale z kobaltu na pewno będę chciał coś ciekawego zrobić. No i dobra, teraz szukamy Oryhalku. Oryhalk, nie mam zielonego pojęcia, jak wygląda, jaki ma kolor, cokolwiek. To jest Oryhalk? Sprawdźmy. Możliwe, że to jest Oryhalk. Nie widziałem nigdy tego metalu wcześniej. A nie, to jest tak, to jest Oryhalk, no tak, miałem go. To jest różowe. Dobra, zmieniam zdanie, miałem Oryhalk. Z tego potrzebuję tylko i wyłącznie wystarczająco dużo sztabek, aby sobie zrobić... jak to się nazywa? Kowadło. Kowadło będę chciał z tego zrobić i tylko tyle, tak naprawdę. Nie uderza dosyć szybko ten kill off mimo wszystko. Nie jest jakiś specjalnie lepszy od tamtego Molten Pickaxe'a. Mega dużo kobaltu tu jest. I cały ten kobalt chcę zgarnąć, bo chcę sobie zrobić z kobaltu różdżkę. Nigdy nie miałem różdżki z kobaltu. Nigdy nawet nie wiedziałem, że się z kobaltu, z tych metali można robić różdżkę. Chyba, nie wiem, chyba się nie dało kiedyś. Możliwe, że to dodali po prostu teraz w tych modach, tak mi się wydaje. Sądzę, że tyle kobaltu, co tutaj jest, nawet nam wystarczy. Ja nie muszę tego kobaltu więcej zgarnąć. Chyba, że będę chciał mieć kobaltową zbroję. A kurczę, wam powiem, że nawet bym chciał mieć kobaltową zbroję. Ale dobra, wiecie co, już nie będę przedłużał tego odcinka. Zrobimy jeszcze jedną rzecz, bo ja widziałem, że tutaj jest troszkę Oryhalku. Zgarnę tą troszkę Oryhalku. Sprawdzę, czy to mi wystarczy na zrobienie kowadła. No jak nie, no to trudne. Jak tak, to oczywiście sobie zrobimy od razu skrzydła. I będziemy kończyć prawdopodobnie za chwileczkę odcinek. Dobra, tu jest jeszcze tyle tego Oryhalku, że zgarnę jeszcze to z prawej. Jezu, spójrzcie na to! 3000 zdrowia to ma! Co? Co za chore gówno w ogóle te mody? Ja tu chcę mieć nowe przedmioty jakieś ładne, dobre, silne, które mi sprawią, że będę miał łatwiej. A tu mi się przeciwnik zwykły w jaskini trafia 3 koła zdrowia. Chryste panie, co to będzie? Dobra, tyle Oryhalku, co ja tutaj mam, to sądzę, że na 100% mi starczy. I będziemy sobie mogli zrobić bez problemu, jak to się nazywa, to kowadło. No i będziemy mieć w końcu skrzydła, jak ja się jaram, no skrzydła to jest po prostu must have zawsze na hard modzie. Dobra, sprawdźmy, czy nam starczy. Najpierw sobie zrobię z kobaltu różdżkę. Mnie bardzo ona interesuje. Gdzie jest ta kobaltowa różdżka? Tu jest Cobalt Staff, nigdy tego nie miałem. Annoying. Taka wydaje się zwykła. Nie wiem, czy ona przebija przeciwników, czy nie. Jak nie przebija, to jest taka zwykła. Ale bardzo słaby się modyfikator trafił na nią. No i teraz tak. Sztabki z Oryhalku. Dużo ich mamy i możemy sobie zrobić super Oryhalkowe kowadło. I teraz sobie możemy co zrobić? Gdzieś powinny być skrzydła, super. Flash Wings, nie wiem jak one są dobre. Warding jeszcze się trafił, świetnie. Plus 4 defa, to jest najlepszy modyfikator, jaki mogliśmy dostać. Zamiast, co ja robię, zamiast tego, o. Czy one są dobre? Daleko? Całkiem wysoko lecą. No nie wiem tak naprawdę, jak one są w porównaniu z innymi skrzydłami, ale ja jestem zadowolony, naprawdę. Jak dla mnie wystarczająca wysokość, naprawdę. Ja nie potrzebuję więcej, bardzo się cieszę z tych skrzydeł. Dobra, także na następnym odcinku postaram się zabić po raz kolejny Wall of Flesh. Mam nadzieję, że jakieś fajne akcesoria nam wyleci, które nam... kolejne akcesoria, te emblematy, które nam będą zwiększały obrażenia. No, oprócz tego co? Będziemy prawdopodobnie zganiać po prostu lepsze metale. No i próbować się w jakikolwiek sposób przygotować do walki z mechanicznymi bossami. A jak na razie to ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli wam się odcinek spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować, a my się widzimy w następnym odcinku już jutro. Trzymajcie się i cześć!